Siema, ostatnio Kakao Games pokazało, jaki będzie item shop w Elionie. Pierwsza bardzo ważna rzecz to usuwają Gears Currency. Czyli było to currency, które można było kupować za prawdziwe pieniądze, po czym można było to wymieniać za in-game gold oraz można było też in-game gold wymieniać na to currency. Nie wiem, co tam było w tym sklepie, co można było za to kupić, ale moim zdaniem to akurat na plus. Dostaniemy też loyalty system, czyli tam za dzienne logowania będziemy dostawać ileś tam punkcików loyalty, no i będziemy mieli różne itemy do kupienia w Loyalty Shopie. Coś na wzór BDO. Między innymi w tym sklepiku będą jakieś outfity, jakieś 100 AP, recovery potion, pet sloty, luminous sloty i tak dalej. Jeżeli chodzi o główne itemy w item shopie, jakie będą, to będzie Star's Blessing na 30 dni za 1500 rubi, co jest równowartością 15 dolarów. Jest to coś na wzór value packa z Black Deserta. Czyli kupujemy to i mamy na 3 dni jakieś tam buffy 10% do expa, 10% do dropa, powiększenie ekwipunku, powiększenie warehouse'a i tego typu rzeczy. Dodatkowo na 30 dni za 750 rubi, czyli to będzie jakieś, nie wiem, 7 dolków. Będziemy mogli kupić storage keeper cholera, czyli obstawiam, że to będzie coś na wzór, nie wiem, takiej jakby wróżki z Black Deserta, że będziemy mogli sobie po prostu przenosić itemy prosto z expa, z naszej postaci, prosto do storage'u. To samo z General Goods Merchant Colorem, czyli tam obstawiam, że będziemy mogli sprzedawać trash i kupować podjątki. Jebel Studded Material Bug, szczerze mówiąc nie bardzo wiem, co to jest, także skip. Slot na postacie, 600 rubi, czyli lekko ponad 5 dolków. 8 slotów ekwipunku, 800 rubi, czyli jakieś, nie wiem, powiedzmy 7 dolków, 16 slotów ekwipunku za 1500 rubi, czyli to nam już daje 15 dolków. Warehouse sloty 7 za 800 rubi, Warehouse 14 slotów za 1500 rubi, Luminous slot za 200 rubi, Pet slot za 200 rubi, Housing Upgrade Ticket, Appearance Change Ticket, Mana Awakening Reset Scroll, Death Exp Recovery Scroll za 50 i Resurrection Scroll za 100 rubi. Teraz będziemy mieli oczywiście pety. Każdy pet będzie kosztował 500 rubi, czyli 5 dolków za jednego peta. Jeżeli chodzi o tiery petów, to możemy mieć peta od tier 1 do tier 4 maksymalnie. No i jeżeli mamy dwa pety tego samego tieru, to na tier wyżej mamy 100% szansy na upgrade. Będą oczywiście jakieś tam outfity za 1500, od 1500 do 2200 rubi. Dodatkowo będą mounty za 1000 rubi. Mounty, które będą szybsze o 4% od normalnych mountów, lecz na 47 poziomie za prawdopodobnie jakiegoś questa dostajemy takiego mounta in-game za free. Luminusy, czyli kurde, nie wiem, jakieś takie wróżki, coś takiego. Tutaj macie tabelkę, co na każdym tierze dają, bo oczywiście te wróżki też są od tieru pierwszego do tieru czwartego i będzie można je kupować oraz upgrade'ować. Tutaj już niestety nie ma, bo nie ma 100% szansy, bo jeżeli mamy dwie wróżki tego samego tieru, to mamy 50% szansy na upgrade. Tym, że jeżeli chodzi o kupowanie tych wróżek, to tutaj nie będzie RNG, ponieważ tego, co podało Kakao Games, to będzie można kupować wróżki o danym kolorze prosto z item shopu, czyli nie będzie żadnych lootboxów, gdzie kupujesz, losujesz sobie wróżkę i nie wiesz, jaka ci wypadnie, tylko powiedzmy chcesz, nie wiem, czerwoną wróżkę, kupujesz czerwoną, chcesz ją ulepszyć, kupujesz kolejną czerwoną, ulepszasz na takiej zasadzie. Jeśli chodzi o wróżki, nie będzie tutaj RNG z kupowaniem, no ale zostaje RNG w ulepszaniu tych wróżek. No i na koniec 1000 rubi to jest 10 euro czy tam dolków, na co tam chcecie sobie przeliczać, także możecie sobie obliczyć ceny wszystkich itemów, ja mniej więcej już podałem niektórych. I możecie też napisać w komentarzu, co sądzicie o tym item shopie w Elion. Ja mimo wszystko i tak zamierzam grać w tę grę. Jeżeli chodzi o premierę, to dostaliśmy datę premiery, jest to 29 września. Będziemy mogli kupić 3 paczki. Najtańsza paczka, czyli tak jakby base game, przez sprzedażę oczywiście. Nie wiem, czy ta cena zostanie też po premierze, ale najtańsza paczka kosztuje 136 zł. Kolejna paczka kosztuje, nie, pierwsza kosztuje 135,99, druga 136 i trzecia 180.
Z tym, że żeby kupić drugą paczkę, musicie kupić też base game, czyli tą paczkę za 135,99. Jeżeli chodzi o Closed Beta, to dostaliśmy informację, że Closed Beta zacznie się 18 sierpnia. Dostęp do bety będzie można zrobić za darmo w różnych giveawayach i tak dalej. Oraz kupienie najtańszego pakietu gry też daje nam dostęp do Closed Bety.